Witajcie, z tej strony Fongai. Dzisiaj mam dla was następny odcinek z Five Nights at Freddy's Halloween Edition. I zanim w ogóle zaczniemy wszystko, mam dla was takie dwie szybkie informacje. Po pierwsze, chodzi o to, że scottgames.com ma tak jakby nowy teaser, czyli tak dokładnie jest czarny. Logo stemniało, tak jak było wcześniej. Tak jakby całe to światełko halloweenowe zniknęło. Też nie ma żadnego teasera, a zdjęcie zamiast tego nazywa się dark.jpg. Jest ciemne całe, nic tu nie widać. Może to być w pewien sposób pokazanie, że już po Halloween, po wszystkim, że już koniec FNAF-em czy coś. Nie wiem. Myk polega na tym, że to samo pojawia się na FNAFworld.com. Też logo jest przyciemnione i też jest odniesienie do tego samego ciemnego zdjęcia. Ciężko powiedzieć, czy Scott coś w ten sposób planuje, czy nie, czy chce nam coś pokazać, czy po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Myk polega na tym, że kiedy przygotowywał się do zapowiedzi Five Nights at Freddy's 3, zrobił coś podobnego, tylko że wtedy był teaser o nazwie Offline. Był po prostu napis Offline, tutaj nie ma nic. Nikt nie wie, czy ma takie znaczenie. Zobaczymy, dowiemy się w przyszłości. Tymczasem drugie ogłoszenie polega na tym, że na IndieDB pojawiła się strona FNAFworlda. Nic już, nic jakiegoś wyjątkowego. Poza może tym, że pojawił się na przykład model Shadow Bonnie'ego, plusz endoszkielet, płaczące dziecko. Po prostu jest zdjęcie, które przedstawia inne animatroniki niż wszystko, co pojawiło się w trailerze. I to mniej więcej tak tyle w ramach wstępu. Przejdźmy do głównego tematu, czyli właśnie Halloween Edition FNAF 4. Dzisiaj jest drugi odcinek. Niestety nie udało mi się przejść siódmej nocy. Próbowałem godzinę. No i tutaj pokażę wam mniej więcej, jak ta godzina wyglądała. Więc cóż, szału nie było. Naprawdę ciężko mi jest przejść tę siódmą noc. A co dopiero ósmą i challenge. No cóż. Ale jednak postaram się wam zrobić jakieś odcinki na temat FNAF 4. Tutaj popowiem co innego. Tutaj macie Nightmarionę, koszmarnego Balloon Boya i Mangle. Mniej więcej w halloweenowym tym jest to już na tyle, nie ma nic konkretnego, większego. Poza tym, że są właśnie cheaty, czyli host map, które pokazuje nam lokalizację wszystkich animatronów w okolicy. Co jest Fast Night, no, tego chyba nie trzeba tłumaczyć, po prostu noce są szybsze. To samo było we FNAF-ie trójce. No i jest Danger Indicator, kiedy podchodzimy do drzwi, wyskakuje nam ikonka, żebyśmy uważali, bo ktoś stoi w drzwiach. No i z challenge jest Blind Mod, Mad Freddy, Insta Fox i Yard Nightmare. Te pierwsze trzy polegają na takim utrudnieniu normalnej gry, ale ten Nightmare polega na tym, że przez całą grę atakuje nas marionetka, czyli Nightmare. Jest za to łącznie 10 gwiazdek. Mad Freddy, Insta Fox i wszystko w jednym. I marionetka i też marionetka z Blind Mode. Tymczasem to jest Fun with Balloon Boy, minigra, która została już zapowiedziana wcześniej przez Scotta w kanonicznym update'cie. Co ciekawe, wychodzi na to, że Balloon Boy jest kanoniczny, ponieważ no, ta minigra miała być w tym składzie kanonicznej aktualizacji,
Ta minigra pokazuje się w oryginalnej wersji gry, nie w Halloweenowej. Więc rozumiecie. Wychodzi na to, że Balloon Boy w tej grze jest całkowicie kanoniczny i to jest trochę dziwne, zastanawiające. Czasem tutaj pokazujemy, jak to wygląda, jak wygląda w ogóle Balloon Boy. Naprawdę. Wiesz. Ogólnie w tej minigrze strasznie mylące jest to, że Balloon Boy śmieje się i mówi to swoje hello, hahaha. A to nie ma żadnego związku z tym, czy w ogóle porusza się, czy nie. Takie ambienty. Ogólnie cały Halloween mode polega na dodaniu paru ambientów, co utrudnia grę. Tutaj właśnie pokazuję wam, jak wygląda jeden z challenge'y, czyli Mad Freddy. W tym challenge'u Freddy jest dużo bardziej aktywny, gra jest dużo trudniejsza i najgorsze w tym wszystkim jest, jak Mangle ci wejdzie do szafy, bo jak zobaczycie za chwilę, nie da się przejść wszystkich trzech drzwi, jeżeli gramy na Mad Freddy. Tutaj widzicie, mam pierwszą mejem, ponieważ przeszedłem minigrę z Balloon Boyem, od razu wszystko szybciej. No, przeszedłem tylko dwa drzwi i już mamy wszystkich na miejscu. Prawda, ten tryb jest dosyć ciężki. Tryb z Mangle od razu też jest ciężki, ale szczerze powiedziałbym, że jest... Że nie jest aż tak zły, jak to tutaj. Ale powiem, że nie było aż tak źle, jak zobaczycie tutaj. Szedłem bodajże do 3 rano. Jeszcze chwilę i bym... Nie, czekaj. Nie, tak, doszedłem do 3 rano. No. Jak już wcześniej mówiłem, Halloweenowy update, Halloweenowy tryb, bo nie update, bo w normalnej grze tego nie ma. Halloweenowy update utrudnia grę w ten sposób, że dodaje sporo nowych ambientów. Przykład, jeśli chodzi o Balloon Boya, Balloon Boy się śmieje. O, tutaj mi się trochę zawiesiła gra. Balloon Boy się śmieje, co utrudnia zlokalizowanie, czy porusza się w tej chwili, czy nie. Marionetka ma swój music box, a jak można w tej chwili usłyszeć, Mangle przeszkadza w grze swoim, też swoim ambientem, swoim tym wyciem tego radia. I cóż, Scott nieźle się z tym wszystkim postarał. Utrudnił grę, chociaż to nie jest nic takiego wyjątkowego. To jednak utrudnił grę, jednak dodał te ambienty. Bo gra skupia się na nasłuchiwaniu, a jak nie możesz czegoś nasłuchiwać, bo ci wyje coś za uchem, to jest jeszcze trudniejsze. Chyba każdy, kto zaczynał grę tak spokojnie sobie, może powiedzieć, że uwaga, ja przynajmniej wszystkie drzwi nie dam rady, więc naprawdę to jest ciężkie. Każdy, kto zaczynał w FNAF 4, jest w stanie powiedzieć, że te ambienty mogą wkurzać. Próbujesz tam nasłuchać, czy ktoś za drzwiami stoi, nagle ci wchodzi ambient, który ci zagłusza to wszystko. Więc cóż, łatwo nie jest, zwłaszcza w tym Halloween modzie. To jest bardzo fajny element, który sprawia, że Halloween mod ma jakieś większe znaczenie, jest trudniejszym, jest większym wyzwaniem. No, tymczasem teraz pokazałbym wam, jak to wygląda z cheatami. House Map i Danger Indicator. Nie gramy na żadnym challenge'u, żeby już się nie wydurniać. I bum. Na cheatach wyraźnie jest to łatwiejsze. Ale też tutaj poza samą grą można zobaczyć, jak działają w ogóle wszystkie systemy. O co w tym chodzi? Widzicie, tutaj mamy wszystkich trzech tutaj w korytarzu. Foxy po lewej, czyli Mangle po lewej, czyli K po prawej. Znaczy zależy z czyjej perspektywy. I tak jak łażą, widać tutaj dodatkowy pokój, który jest najprawdopodobniej kuchnią. I czyka wchodzi do tego właśnie pokoju. Ważne, żeby umieć czytać tą mapę, jest to,
że my nie stoimy w tym szarym, kwadracie na środku, tylko stoimy w tym miejscu bez żadnego koloru. Taki przezroczysty kwadrat po prostu. Ponieważ to może mylić, bo w tej chwili, o, Chica w tej chwili jest w korytarzu dalej, albo nie jest przy drzwiach. O, teraz są przy drzwiach, a teraz Bonnie ze swojej pozycji w tej chwili jest niezauważalny. O, teraz Chica podeszła. Jak Chica podeszła w tej chwili, to świecąc latarką byśmy ten, ale już się za bardzo zbliżyła, już nie. Też to pokazuje, jak walczyć z Foxym. No ale tu to jest trudniejsze, bo tutaj trzeba nastawiać, z której strony on podchodzi. I tu jest tak, że ważniejszy jest Foxy, ważniejsze jest podejście do Foxy'ego, jego przegonienie, niż podejście do kogoś innego. Bo tak czy inaczej, jak oba drzwi przejdziemy, zanim będziemy szli do małych Frediaków, to sobie poradzimy. Co mogę w tej chwili powiedzieć? Tak, mi osobiście dosyć ciężko jest przejść tego Halloween Moda. Ciężko jest pokazywać wam, co mniej więcej się dzieje w tej grze. Jak mniej więcej tutaj przejść taki gameplay prosty, siódma noc, ósma noc, challenge, pum pum, raz, dwa. Wszystko przeszliśmy, więc zostaje mi coś takiego jak tutaj, takie opowiadanie wam. A w tle udany bardziej lub mniej gameplay. Tutaj jest ciekawa sytuacja, ponieważ Chica podeszła do drzwi. Gdy zamknęliśmy drzwi, cofnęła się odrobinę i za chwilę znowu podeszła do drzwi. To jest takie dosyć chamskie. I powiem, że zdarzało mi się normalnie w grze czasami. Jak mamy dużo czasu, podejdźmy do drzwi. Jak coś słyszymy, to o, teraz pojawił się ten Danger Indicator. Zamknijmy te drzwi, otwórzmy i przesłuchajmy się jeszcze chwilę, na przykład jak jeszcze mangle nie ma w tej szafie. Jak jeszcze mamy wystarczający czas, żeby wrócić do małych Frediaków, to najlepiej by było właśnie zrobić coś takiego. Czy już zaczyna się 4M? Nie, jeszcze nie. Jak będziemy na 4M, to się stanie coś, powiedzmy, ciekawego. Czyli gra się zbuguje. Ale to jeszcze nie teraz. No w tej chwili jest dosyć opanowana sytuacja. W tej chwili chcę wam pokazać też, jak wyglądają te systemy. U Bonniego raczej się nie udało, ponieważ był za daleko. Teraz mamy Chicę. Zamknęliśmy drzwi, od razu Chica podeszła. Jeżeli popełnimy taki błąd, powinniśmy jeszcze raz zamknąć drzwi i to by nas uratowało. No, i znowu podobna sytuacja. I teraz mamy 4 AM. Tak, to był błąd gry. Nawet nie sprawdzałem pirackiej zatoczki. Nawet nie sprawdzałem szafy, bo widziałem, że mangu już nie ma, ale system się zbugował i zostałem zjumpskerowany. Trochę głupio, ale cóż, żadna gra nie jest jakaś bezbłędna. Ta tutaj jakoś nie udało się, po prostu. I co nam zostaje? Ostatnie, co wam chciałem pokazać, to tryb Alt Nightmare na cheatach. Ponieważ jako tako powiem, że dla tego miejsca warto jakby oszukać grę, cheatować, zapisać sobie wyniki lepsze. Bo tak, marionetka, czyli koszmar, to jest dosyć ciężkie wyzwanie. No, i żeby to ogarnąć, trzeba się bardzo dobrze przysłuchiwać. A jak tutaj zaraz zobaczycie, to ten system, te systemy są okropnie ciężkie. Okropnie nie ciężkie, ponieważ może wszystko robić dobrze, on ci z jakiegoś powodu wywali błąd. Dlatego też to jest dobre, żeby poćwiczyć, żeby jakoś przysłuchać się,
ogarnąć, o co chodzi, żeby przetrwać te dwie ostatnie godziny w nocy 6, 7, 8. Że jak się to ogarnie, to 6 już nie będzie problem, bo w 6 jest Fredware, który jakoś nie szaleje aż tak bardzo. Dla niego to starczy nas 5 jako tutorial. No ale naprawdę szanuję ludzi, którym udało się to przejść. Udało się przejść All Nightmare i Old Nightmare na Blind Modzie. To jest masakra. Zwłaszcza na tym Blind Modzie, bo tutaj sobie mogę zobaczyć, zaświecić latarką i zobaczyć, że marynetka jest, ale oni muszą robić to, co w tej chwili. Po prostu podchodzić, zamykać drzwi, słyszeć, którędy idzie. Nieważne, że przechodzi, kiedy my odchodzimy od drzwi, podchodzimy do drzwi, to marynetka już się rusza. Więc nasz ambient kroków zagłusza ambient marionetki, więc to jest naprawdę ciężkie. No. Ale tak, to pokazanie tej mapki tutaj z boku pokazuje, jaka ciężka jest marionetka. Po prostu jak macie grę, to nawet jak nie jesteście w stanie tu dojść, po prostu wejdźcie w to i spróbujcie się przesłuchać, z której strony ona idzie. Może ja mam jakieś złe słuchawki czy coś, ale naprawdę to jest okropnie ciężkie. Poza tym, jak chyba słyszeliście, dwa razy słyszeliśmy ten taki śmiech Fredbera. On tutaj jest niezmieniony dla marionetki. I myk polega na tym, że kiedy ten ambient słyszymy, to marionetka jest albo na łóżku, albo w tej swojej szafie. Myk polega na tym, że w tych dwóch przypadkach, może jeszcze go nie było, może w tej chwili jest ten drugi, ale zdarza się taki ambient, który nas oszukuje, krótko mówiąc. Więc ja w takiej sytuacji bym się przeszedł przez tą szafę i przez te łóżko i szukał tego, a zaraz zostałbym jumpscarowany, bo ona stoi tuż pod drzwiami. Ogólnie jak widzicie gasnące światła, to już po was. To już chyba będzie w tej chwili. Albo za chwilę. Naprawdę. Czy to wygląda jakbym coś źle robił? Podchodzę najszybciej jak się da. W ogóle na cheatach. Czemu dostanę jumpscare'a? Kto to wie? To wygląda jak zbugowane, ale ja powiem, że ze swojego braku doświadczenia nie będę się wypowiadał, czy to jest źle, czy to jest dobrze, bo po prostu nie wiem, nie umiem w to grać. Za trudne. Too hard for me. Ale cóż, to było mniej więcej na tyle. Dzisiaj wam pokazałem Fun with Balloon Boy. Pokazałem też minigrę z marionetką Matt Frediego i te cheaty jako tako. Więc już mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zapraszam do następnych, zapraszam do innych teorii, do innych gameplay. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach.